Siema, siema. 17 grudnia nagrywam to, bo obiecałem pewnej osobie, że to nagram przy publikacji tego typu materiału. Niestety pozostałe materiały przepadły. Nie, gdzieś leży dysk, który się niestety popsuł. Dużo filmów straciłem. Szybciej jakby zejdę ze swojego magazynu na ten rok na pewno. No i tyle. Chciałbym przeprosić, ponieważ w drugiej części materiału wjechaliśmy w miejsce, do którego nie powinniśmy po prostu wjeżdżać. Poczuliśmy się zbyt pewnie, jednak jesteśmy lokalsami od najmłodszych lat. W tamtych miejscach spędzaliśmy czas. Stwierdziliśmy, że możemy, za bardzo nie mogliśmy, jednak niszczyliśmy troszeczkę te trasy rowerowe, za co bardzo serdecznie przepraszam wraz z moimi ziomalami. I tyle tak naprawdę. Chciałbym was przestrzec przed tym, żebyście po prostu odezwali się do osoby zarządzającej trasą, bądź też po prostu takimi sprzętami nie wjeżdżali na trasy rowerowe, bo może być z tego zgrzyt. Ja chcę takich zgrzytów unikać, nie jest mi to potrzebne. Mam swoje rzeczy, swoje problemy na głowie. Ale jeszcze raz przepraszamy. Mam nadzieję, że. Znaczy, już rozmawiałem, więc nikt nie będzie jakby tutaj na nas zły. Z tego tytułu, że po prostu tam wjechaliśmy, troszeczkę się zapomnieliśmy. Ferwor rywalizacji, walki oraz wszystkiego doprowadził nas do tego, że przyjechaliśmy w to, a nie inne miejsce. Przepraszamy, życzymy wszystkiego dobrego i na pewno nasza noga już tam na suronach nie postanie. No, chyba że na rowerach. Także sorki jeszcze raz. Nie chcieliśmy. Bawiliśmy się po prostu bardzo dobrze. Wszystkiego dobrego Wam życzę. Miłego oglądania i. Pozdro, pozdro. Jo, to ja i moje szczęście. Ostatnio cieszyłem się, że wymieniłem sobie sam bezproblemowo te oponki. To dzisiaj chciałem posprawdzać wentyle, czy są dobrze poskręcane. I w jednej z dętek ukręciłem wentyl. Szlak by to jasny trafił. No nieszczęście, wszyscy czekają teraz chłopaki na mnie, bo powypożyczali sprzęty. A ja w garażu. Czekam aż zwiążę. Czekam aż zwiążę. Łatka. Widzimy się u chłopaków, ale no wyjazd zapowiada się. Będzie dobrze, będzie dobrze. Nie kraczę. Dobra, udało się. Załatałem dętkę. Fajnie na nowych oponkach. Zobaczymy jak będzie z zębatką i oponami. Ale wieje. Delik na koło stawia. Tu w prawo, tu jest fajna górka. Michał Tylik. Jak się tam wcisnął ty. Elegancko. Tutaj. Thank you. Tu. Nie ukrywam, muszę się przyzwyczaić do tej kostki, bo pływa się na niej jednak. No dobra, co? Fruniemy? Fruniem. Puch. Puch. Ahoj przed siebie. Wow. To może być śliskie. No bez gogli to nie ma jazdy. O, ale ciemno. No nic, ale w oczy nie sypie. Ja pierdolę, ale ten żółty jest mocny.
Lecą świry. Zamiatamy liście. Wow. No, trzeba mieć fokus, żeby za nimi nadążyć. Dwukrotnie większa moc jednak. Chyba tak, ale tu by się fajnie zaczęło to. Chodźcie, tam zjedziemy, żeby fajny ten start był. No powiem wam szczerze, ciężko jest nadganiać tą waszą moc, nie? Ciężko, ciężko. No pewnie, że zabijają. Stary, to jest mega mocne tempo, co my teraz robimy, jest szybko. Michał, zapierdalasz. Na prostej to jest, człowieku, ja widzę tylko... I kurwa, tylko do zakrętu i szybciej jakoś tu zwinie, wiesz, żeby... Gdzieś tam nadrobić z powrotem to. 87%. 90. Nie, 85. Od chuja jazdy, panowie. No, ale poszedł. Góra. O kurwa. Nie wiem, co jest przede mną. Dupa do tyłu i jazda. No właśnie, non stop jest zbyt prosto. Kurde. Bo tutaj to jest non stop pałowanie tak, no. V-Maxa, nie? To będzie bateria tylko zżywało. No. No. Trzeba się przedostać na drugą stronę i potem tam gdzieś w las. Nic prawie nie widzę w tych goglach, naprawdę.
Pojedynczo! Żeby się nie zapadło. O, elegancko. O kurwa. Auć. Nie, nic. Auć. Wow. Tu ja się wyjebałem przecież. Drugi raz tego nie zrobię. Aha. Okej. Nie, nie wiem gdzie jechać. Thank you.
O nie! Ale się wpierdzieliłem. Co? Nie! No nie gadaj! 100%? No, ja mam kapcia. Co? O. O kurwa. Posadziliśmy lżejszego, co, aby dojechać tutaj na akcję serwisową. Ja, ten kurwa. Elegancko. No i powolutku dojedziemy, o tutaj właśnie, gdzie tam ten ziomek wychodzi i zaraz przyjeżdża do nas serwis, wymienimy denteczkę i dalej lecimy z ogniem. Ale grubo, ja złapałem kapcia, Michał złapał kapcia, jeszcze tylika dzisiaj brakuje z kapciem i wszyscy w domu będą, nie? Michał na nim wygląda jak na zabawce. Oho, o, to jest skurczybyk mocny. Nieźle. Mocne. Ale powiem ci, że za nisko masz kierę. A pomimo wyższy. Tego, że jest, wiesz, wyższy jesteś, też mi się trochę tak wyższy wydaje. Nie, powinna być wyższa. Powinna być taka. Przez to, że powiększyłeś z tyłu, przód też musiałbyś mocniej podnieść, miałbyś dużo fajniejszą... Podniosłem mostkiem ogólnie, nie? No tak, ale kiera, ale i kiera być, też mógłbyś bardziej być... Pięta taka, no. Ja wiem. Beka. No tak to jest. Niepotrzebnie wsiadałem na tego ultrasa, teraz mi jest dziwnie. No! Słucham? Dla mnie stunter. Dobrze. Siado! Nie, wymiana dętki w środku lasu. Ja mobilny serwis. Mobilny serwis. Nie umiem tak naprawdę. No wkładaj Michaś, no wkładaj, zrobiłeś dziurkę, to teraz wkładaj. Aha. Ja finne rzeczy wkładam. Aha, okej, okay, no ja też. No. Ty, czekaj. Dobra, dzięki jeszcze raz, trzymajcie się. Nie będę się chłopaków blisko trzymał, bo muszę bez gogli jechać, bo już totalnie o tej godzinie nic nie widać. Ale zarąbiście, że nam się udało to ogarnąć i możemy znowu katować. Pięknie. No tutaj na pochwałę Dawid, że nam pomógł, nie? Mega fajnie. Ja też, że chłopakom najmuję non stop te surony. Wow! Ale kurde, leciało w moim kierunku. Ciekawe, czy będzie to na obiektywie widać. Ale wyryte. O, po czymś takim no, na tej oponie to fajnie. O, ale się kurzy. Wow. Ale wycinka, co? O jest, moje oczy. Wpadłem taki kurz. Zaraz ich dogonię. O, jebany. Heh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 
się wkręcił. A, yeah! Dzień dobry. A, mamy go, się obalił. Ale tu pomyka, kurczę, i nie warczy. I jest ciche, nie? No. Nikomu nie przeszkadza. No, a zabawy jest tyle, że... Kwestia jak się jeździ, nie? Ale tak od 60 do 100 km można liczyć. Wszystkiego dobrego. Tylik z kierunkiem jedzie. Kierunek masz! Ale się dorwaliśmy teraz. Ale mi dajesz po mordzie tym światłem. Strasznie. Wiedziałem, że tutaj nie będzie mi tak łatwo. Nie no, łapy mi puknął. Puknął mi normalnie łapy. O kurwa, moja łapska. I na góreczkę. Nie. Dobra, już to wiem.
Wow! Chopeczka! Wow, ale dostałem po ryju! Nie. Na spokojnie. Bo ja czuję, że moje ręce nie trzymają dobrze kierownicy. Mocne tempo idzie. Siema. Ja stwierdziłem, że fajnie, szybko i w ogóle, ale... tak, bez sensu. Mówię, zaraz się wypierdolę. Już w jednym momencie złapałem się na tym, że źle w ogóle trzymałem kierownicę, nie? Muszę chwilę ten. Jakoś mi moc to zabija. Nie no, tempo jest piorunujące w sumie. Nie, trochę daje tempo. Gdzieś tam na dłużej jeszcze granicy, ale już takie. 50%. Ile? 51. 44. Ja też mam 51. Ja mam 44.